Zwykle widzimy się z Państwem tylko poprzez ekran telewizora. Dziś jednak mam niepowtarzalną okazję witać się z Państwem nie tylko w ten sposób. Dziś nasi widzowie są również z nami, za co ogromnie Państwu dziękuję. Tyły niech też wstaną i się pokażą. Nadzwyczajny 10. zjazd klubów Gazety Polskiej w Sulejowie zgromadził tu setki Polaków, całe rodziny, naszych najwierniejszych widzów. Bo która telewizja jest najlepsza na świecie? Republika! 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 No pewnie! Ogromnie Państwu dziękujemy i tu na miejscu dziękujemy i Państwu przed telewizorami. Danuta Cholecka, dobry wieczór z Sulejowa. To jest program Dzisiaj, czyli prawdziwe polskie wiadomości. Brawo! Republika! 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 Telewizja Republika to strefa wolnego słowa, którą naprawdę trzeba wspierać. Jedyna wyspa wolności na morzu zakłamania lewackiego. Dzień dobry. Będziemy zawsze walczyć o dobrą Polskę dla Polaków. Stoimy przed kolejnymi niesamowitymi wyzwaniami, budową strefy wolnego słowa, budową wolnych mediów. Z naszymi widzami budujemy największą telewizję w Polsce. Razem z Państwem budujemy dom wolnego słowa. Republika, republika, republika. Kontrasygnata premiera pod prezydencką nominacją dla sędziego Krzysztofa Wesołowskiego, który został powołany na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym, wywołała burzę, dosłownie. Według części środowiska prawniczego sympatyzującego z obecną władzą, premier autoryzował bezprawne zmiany w KRS za rządów PiS i mianował według nich, według tej narracji, nielegalnego sędzie, czyli neosędzie, bo tak właśnie brzmi ta narracja tego środowiska, na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym. Powtarzam to, bo to właśnie to zgromadzenie ma wyłonić kandydatów na prezesa tej właśnie izby, więc nominacja bardzo ważna. Co ciekawe, dziś portal Onet podał, że zanim premier zgodził się na nominację dla sędziego Wesołowskiego, ministrowie z jego otoczenia odmówili zgody na powołanie na to samo stanowisko sędzi Małgorzaty Manowskiej, a to oznacza, że kancelaria premiera pilnowała, kto ma dostać nominację. To z kolei podważa narrację premiera Donalda Tuska, który mówi o rzekomym błędzie, który się wkradł. Sprawa się komplikuje i zasadnym wydaje się pytanie, czy to był rzeczywiście błąd, czy może oszustwo. Michał Solarz. Czy Donald Tusk, zatwierdzając swoim podpisem nominację do przewodniczenia ważnym wyborom w Sądzie Najwyższym przez sędziego Krzysztofa Wesołowskiego, którego statusu nie uznają wyborcy Silnych Razem, naprawdę się pomylił? Podczas konferencji twierdził, że kontrasygnata była wynikiem błędu, a wszystkiemu winien jest roztrzepany minister Maciej Berek. Źle się stało, ale żadnego innego już dna nie ma i nie będę się teraz koncentrował na szukaniu tych wszystkich, którzy wiedzieli, nie wiedzieli. Wiem, kto odpowiada za to, co mi przedstawia. Obserwatorzy życia politycznego mają poważne wątpliwości, graniczące z pewnością, że drugie dno jednak jest i o żadnej pomyłce nie może być mowy. Chodzi bowiem o wymiar sprawiedliwości, a nie o zamówienie na dostawę kawy do KPRM. Ja nie wierzę również w to, że Donald Tusk nie wiedział, co podpisuje. Myślę, że to była próba testowania, na ile może sobie pozwolić.
prawdopodobnie zakładał, że środowisko sędziowskie będzie musiało odpuścić, że jego podpis będzie święty. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej, które ma wyłonić kandydatów na prezesa tej izby, to w końcu sprawa wagi państwowej i klasyczne wpadki nie są prawdopodobne. Są dwie wersje. Jedna wersja mówi o tym, że istnieje jakieś porozumienie pomiędzy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a panem premierem i być może jest to efekt tego porozumienia. A drugi właśnie mówi o tym, że pan premier Tusk, który sam deklarował wcześniej, że będzie rząd postępował zgodnie z prawem, tak jak oni je rozumieją. No jednak w tej konkretnej sprawie chyba z obawy przed odpowiedzialnością postąpił po prostu zgodnie z prawem. Także przewodnicząca KRS nie ma wątpliwości, że Tusk świadomie zgodził się na sędziego Wesołowskiego, bo to normalna procedura, według której toczy się życie prawne w Polsce. Czym innym jest formalny obieg dokumentów, a czym innym narracja polityczna koalicji 13 grudnia o neosędziach i komunikat wysłany do własnych wyborców. Pomyłka nie wchodzi w grę. Mamy rozbieżność pomiędzy wypowiedziami publicznymi, a rozbieżność w aktach urzędowych. No i tutaj mamy taką normalność, jeżeli chodzi o akty urzędowe, bo pan premier, no tak, mógł domagać się wyznaczenia jakiegoś innego sędziego. Nie zrobił tego. Zgodził się na pana sędziego Wesołowskiego i tu nie jest żadne nieformalne porozumienie. To porozumienie zostało sformalizowane podpisaniem dokumentu, który ukazał się w dzienniku, w monitorze. To spowodowało, że w środowisku sędziów bliskich Tuskowi dosłownie zawrzało. Mam takie uczucie, jakbym spotkała się z moim osobistym Brutusem, jakby mi ktoś w plecy nóż wbił. Wątpliwości mają nawet media sprzyjające Tuskowi, wytykając, że wcześniej Berek był wyjątkowo skrupulatny, dokładnie w tej samej sprawie. Odrzucił bowiem kandydaturę sędzi Małgorzaty Manowskiej, której również nie akceptuje środowisko Silnych Razem, na to samo stanowisko. No, to nie pozwala dać wiary w tłumaczenia o słabszym dniu czy formalnym błędzie ministra Macieja Berka. Skoro Berek odrzucił Manowską, może to świadczyć o tym, że w pełni panował nad procesem wyboru sędziego przeprowadzającego wybory w Sądzie Najwyższym. Trudno zatem uznać, że nie zwrócił uwagi na Wesołowskiego. O porozumieniu prezydenta z Donaldem Tuskiem, zdaniem dziennikarzy Onetu, może świadczyć nagła zgoda głowy państwa na powołanie Piotra Serafina, prawej ręki Tuska, na stanowisko ambasadora przy Unii Europejskiej. Wcześniej takiej akceptacji nie było. Sprawa robi się wyjątkowo niejasna i irytuje Silnych Razem. Stąd wybranie kozła ofiarnego i znalezienie wytłumaczenia dla wściekłego elektoratu. My się dowiemy za chwilę, bo to jest zbyt cwany list, to nie róbmy z niego cwanej gapy. To jest facet, który wie, co zrobił. On to zrobił w moim przekonaniu celowo, bez żadnej pomyłki. On chciał coś udowodnić, komuś chciał coś udowodnić, że on takie rzeczy zrobi, może takie rzeczy zrobić. Dlaczego? Bo może. Bo po prostu sobie może naigrywać z innych spraw i doraźne interesy, czy jakieś tam zakulisowe działania mogą pokazać, że nie liczy się z niczym, czy nawet się nie liczy z pewnymi poglądami, które niejako niósł na sztandarach. Po takiej niby pomyłce, która wprost uderza w wizerunek Tuska wśród jego wyborców, zasadne wydaje się zdymisjonowanie nieodpowiedzialnego urzędnika, którego roztrzepanie kładzie na łopatki całą narrację Silnych Razem o neosędziach. Ale w tym przypadku w kwestii dymisji panuje wyjątkowa cisza. Sam Berek zapadł się pod ziemię i odsyła do oświadczeń. Republikę klasycznie zablokowano na bramkach KPRM, a elektoratowi Tuska muszą wystarczyć niejasne tłumaczenia ministra Bodnara. Ta sytuacja nie zwalnia rządu od obowiązku przyjmowania ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, dotyczącego tak zwanych neosędziów. Czyli występujemy przeciwko elektoratowi w myśl zasady: nie chcę, ale muszę. Michał Solarz, Republika. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o odrzuceniu rozliczenia wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Konsekwencje dla partii mają być ogromne, te finansowe. Wskutek decyzji PKW straciła nie tylko prawie 11 milionów z dotacji i część subwencji na 3 najbliższe lata, razem ponad 57 milionów złotych. I to nie koniec. Prawo i Sprawiedliwość może też utracić całkowicie subwencje na kolejne lata. Do tego potrzebna jest jednak osobna uchwała, która prawdopodobnie zostanie przegłosowana za kilka tygodni. W sumie chodziłoby więc o ponad 90 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość zostanie bez pieniędzy. I czy rzeczywiście tak w Polsce ma wyglądać zamach na opozycję? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska.
skrajnie polityczną decyzję Państwowej Komisji Wyborczej nazywają prawnicy, a część członków PKW nie podpisuje się pod odrzuceniem sprawozdania finansowego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy to oznacza, że partia zostanie bez pieniędzy na działalność i na kampanię wyborczą? Dzisiaj sprawdzam. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie artykułu 144 paragraf 1 punkt 3 litera A i E kodeksu wyborczego postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Ta dotacja będzie umniejszona o 10 milionów złotych. Subwencja w ciągu najbliższych 3 lat ta partia będzie pozbawiona. Ale brak finansowania nie jest jedyną konsekwencją tej decyzji. Opozycja przestrzega, że skutki mogą być o wiele bardziej dotkliwe dla ustroju państwa. Przyjęto zasadę, która w gruncie rzeczy w swoich konsekwencjach, no w tym wypadku konsekwencją jest to pozbawienie finansowania, bo przecież w drugim kroku, o którym już w tej chwili mówią, to ma być całkowite pozbawienie finansowania, prowadzi do odrzucenia zasad demokracji. Ale właśnie na tym od wielu tygodni zależało premierowi. Ja mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że ta praca, która polegała na właśnie rzetelnym udokumentowaniu tych win pisowskich i tych nadużyć, że ona przyniosła efekt. Trudno byłoby się spodziewać innego werdyktu po tak miażdżącym materiale dowodowym. Dlaczego premier nie chce w kraju opozycji? Bo tam, gdzie nie ma opozycji, a to oznacza w praktyce próbę, powtarzam próbę, bo my sobie damy radę, ale próbę zlikwidowania jedynej w gruncie rzeczy partii opozycyjnej, a już na pewno jedynej silnej partii opozycyjnej, to jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał Łukaszenko, Putin. O ile od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni, rząd już zapowiada, że nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, a zatem także jej orzeczeń. Ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem i co do tego nie ma naprawdę wątpliwości, a zatem jeśli by sprawa trafiła do tej Izby i rzeczywiście ci neosędziowie by w cudzysłowie orzekali, no, to należy to traktować tak, jakby Sąd Najwyższy nie zweryfikował w terminie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a zatem ona nadal będzie w mocy. Kiedy im się to nie podoba, to po prostu nie uznają tych sędziów i to sprowadza Polskę do roli Białorusi albo Rosji wręcz w systemem prawnym, gdzie wola polityczna Tuska, towarzyszy Bodnara, tych wszystkich platformersów, jest ponad prawem. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Na horyzoncie widać już kampanię prezydencką, na którą partii może brakować środków. Posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać 1000 zł, minimum 1000 zł, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5000 zł. Apeluję do wszystkich polskich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli, także w tych ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet typu 10 zł, przekazywali na nasze konto. Prawo i Sprawiedliwość straciło decyzją PKW 10 milionów z dotacji podmiotowej, ale może też utracić całkowicie subwencje na najbliższe 3 lata. Do tego potrzebna jest jednak osobna uchwała, która prawdopodobnie zostanie przegłosowana za kilka tygodni. A to będzie oznaczać utratę całej subwencji z budżetu na 3 lata. W sumie chodziłoby więc o około 90 milionów złotych. Edyta Hołdyńska, Republika. Kluby Gazety Polskiej to absolutny fenomen na skalę światową. Jesteście Państwo fenomenem. Widzą Państwo.
Polsce, ale i za granicą, między innymi w innych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, założono ich już ponad 500. Klubowicze spotykają się już od 19 lat, jeśli dobrze policzyłam. Na przestrzeni tych lat klubowicze gościli wiele znamienitych postaci. A jak to się zaczęło? Pierwszy zjazd odbywał się w prywatnym mieszkaniu w 2005 roku. Co ciekawe, inicjatywa klubów wzięła się, śmiało mogę powiedzieć, z serca i troski o Polskę. To tu podczas zjazdów odbywają się bardzo emocjonalne dyskusje na temat ważnych dla naszego kraju, ba, dla nas wszystkich spraw. Takie tematy podejmuje też od wielu lat Republika, telewizja, która w ostatnich miesiącach rośnie w siłę. Oczywiście dzięki państwu. Dziękujemy i państwu tutaj, i naszym widzom przed telewizorami. Warto dodać, że klubowicze to są właśnie nasi najwierniejsi widzowie. Łukasz Żmuda jest tu w Sulejowie wraz z klubowiczami. Powiedz, jakie tematy będą podejmowane podczas tego nadzwyczajnego zjazdu? Jak zawsze jest mnóstwo ciekawych tematów i ważnych gości. Przed chwilą przemawiał europoseł Daniel Obajtek, a już niedługo, bo po godzinie 20 w panelu dyskusyjnym dotyczącym relacji polsko-niemieckich oraz kwestii uzyskania od Niemców reparacji będzie uczestniczył były premier Mateusz Morawiecki. Będą z nami zresztą, jak zawsze, Antoni Macierewicz, profesor Przemysław Czarnek i Mariusz Błaszczak. Zaplanowano także ciekawe koncerty. Wystąpią Karol Kus oraz Paweł Piekarczyk. Sulejów na czas zjazdu klubów Gazety Polskiej zamienia się w centrum dyskusji o polityce i przyszłości naszego kraju. Klubowicze to patrioci, którym dobro ojczyzny szczególnie leży na sercu. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda od środka. Też zostawić swój tak zwany feedback, to znaczy swoje przemyślenia i też zobaczyć właśnie, jak oni się na to zapatrują. Sytuację tą i wewnętrzną, i tą zewnętrzną. Atmosfera przecudowna. Tu są prawdziwi patrioci i reprezentują takie wartości, które ja wyznaję. Jest to wydarzenie wyjątkowe dla kilkuset klubowiczów. Na zjazd przyjedzie ponad 500 przedstawicieli klubów Gazety Polskiej z Polski i ze świata. Razem z klubowiczami do Sulejowa przyjechała Republika. Jesteśmy razem z nimi, bo oni zawsze byli z nami. Gdy nasza telewizja powstała, to właśnie klubowicze licznie nabywali kartę klubu telewizji Republika i zachęcali innych do jej nabycia. A gdy w 2014 roku była możliwość kupienia na giełdzie akcji telewizji Republika, wielu klubowiczów poświęciło swoje środki, aby nas wesprzeć. To także członkowie klubów Gazety Polskiej licznie wysyłali listy poparcia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdy staraliśmy się o miejsce na multipleksie. W całej Polsce jesteśmy odbierani na kanale 51 na MUX 8. Na Śląsku od dzisiaj jesteśmy z Republiką Informacyjną na kanale 23 oraz Ogólna Telewizja Republika, nazwana Plusem, na kanale 53. Te dwa ostatnie są na Śląsku i okolicach. Przekaz jest polski, tak? I to widać właśnie w porównaniu z innymi mediami. Republika dla mnie jest czymś bardzo ważnym, najważniejszym w tej chwili. Bardzo wspieram i jestem zadowolona, tak jak u siebie w mieście rozmawiam z ludźmi. Zauważyłam, że odkąd jest dostępna Republika naziemna, jednak zmienia się podejście Polaków do tej sytuacji naszej w kraju. Dzisiaj w tych badaniach, czy można im wierzyć, nie wierzyć, ale Republika jest jedną z największych stacji. No 50-krotny wzrost oglądalności. To zrobili nasi widzowie, to państwo zrobili. Gdyby ich nie było, gdyby nie było ich zaangażowania, to by się po prostu nie udało. Dlatego też dzięki państwa wsparciu cały czas się rozwijamy. Już od września wprowadzamy nową ramówkę z nowymi prowadzącymi. Do naszej drużyny dołącza Edyta Lewandowska. Na antenie zadebiutują również Ewa Bugała, Karol Gnat, Kalina Benzira. Bardzo się cieszę, że już teraz mogę zaprosić na autorski program publicystyczny do Telewizji Republika. Gośćmi będą politycy z całej sceny politycznej. Także już teraz serdecznie zapraszam. Naprawdę warto. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo dobrych informacji, mnóstwo dobrej energii,
o poranku i będziemy wspólnie, razem budzić się w Republice. Powiem Państwu bardzo odważnie. Doskonale znam potrzeby widzek, jak i widzów telewizji Republika. Republika jest najchętniej oglądaną telewizją informacyjną z polskim kapitałem. Już niedługo zmienimy swoją siedzibę. Przenosimy się do jednego z wieżowców w centrum Warszawy, gdzie trwa intensywny remont. Powstają tu studia, w których prowadzony będzie m.in. główny program informacyjny dzisiaj. Dziennikarze są po to, by konfrontowali polityków z prawdą. Tych, którzy rządzą i tych, którzy do tego rządzenia aspirują, czyli tych, którzy teraz w naszym imieniu podejmują decyzje i tych, którzy chcieliby te decyzje podejmować w przyszłości. Razem z Państwem, z naszymi widzami budujemy największą telewizję w Polsce. Już jesteśmy największą konserwatywną stacją w Europie. Tego sukcesu nie byłoby bez Was, ale tego sukcesu też by nie było bez wielkiego zespołu profesjonalistów, fachowców, naprawdę gwiazd telewizyjnych. W Nowym Domu Wolnego Słowa zobaczymy się już niedługo. Z Sulejowa, Łukasz Żmuda, Republika. Trybunał Konstytucyjny zawiesił stosowanie rozporządzenia MEN w sprawie ograniczonych godzin lekcji religii w szkołach do czasu, kiedy wyda stosowne orzeczenie w tej sprawie. Decyzja ma być już niebawem. Minister Edukacji opublikowała dokument na nowo organizujący właśnie nauczanie religii w szkołach. Już od tego roku szkolnego przedmioty nieobowiązkowe, czyli religia i etyka, miałyby nie być wliczane do średniej ocen. Z wnioskiem do Trybunału wystąpiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Wskazywała, że te zaproponowane przepisy godzą w konstytucyjne prawa i naruszają zasady konkordatu. Konrad Chmioła. Zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji Barbary Nowackiej od 1 września przyszłego roku lekcje religii miałyby odbywać się raz w tygodniu. Resort zapowiedział umieszczenie katechezy na początku lub na końcu zajęć. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej. Przeciwko temu zaprotestował Trybunał Konstytucyjny. My musimy to szaleństwo zatrzymać w obszarze i edukacji, który grozi pod rządami Barbary Nowackiej naszym dzieciom, ale także w innych obszarach, które widzimy. Wprowadzają system, który nie jest systemem myślenia po polsku. Zmiany, które mają wejść już od tego roku szkolnego, zakładają m.in. możliwość łączenia lekcji dla uczniów z różnych klas i roczników. Pani Barbara Nowacka prowadzi taką krucjatę, czy też działania antykatolickie, antykościelne, po to, żeby stopniowo wyrugować religię ze szkół lub sprowadzić na kompletny margines życia szkolnego. A to z kolei ma umożliwić wprowadzanie takich rozwiązań rewolucyjnych co do różnych organizacji, które się w szkole mogą pojawić, różnych treści genderowych, które też raz za razem ktoś proponuje, czyli pewnej rewolucji kulturowej w szkole. Unia Europejska sfinansowała warsztaty Dragtivism Junior, na których nastolatkowie uczą się, jak przebierać się za drag queen i poznają historię ruchu LGBT. W ramach programu Erasmus Plus na projekty LGBT przeznaczono 2,5 miliona euro. Z kolei z jednego z głównych programów Obywatele, Równość, Prawa i Wartość do 2027 roku na ten cel zostanie przeznaczone ponad 1,5 miliarda euro. To jest obliczone wszystko na to, aby przede wszystkim wprowadzać to w ramach projektów dla młodych ludzi, tak aby oni wychowywali się już w tym nowym trendzie. Tak, aby dla nich to była zwykła codzienność, żeby nie zwracali uwagi, że to już jest jakiś element, który jednak bezpośrednio ingeruje w ich wolność. Eurokraci na sztandarach niosą hasła o obronie praw człowieka. Chodzi o mniejszości seksualne, a z drugiej walczą o aborcję. Zgodnie z nowymi wytycznymi dla szpitali autorstwa Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zabicie dziecka będzie możliwe na podstawie orzeczenia lekarza. Uwaga, na przykład psychiatry. Ponadto, co szokujące, przerwanie ciąży będzie możliwe bez względu na to, w którym tygodniu ciąży jest kobieta. Przepisy ustawy o planowaniu rodziny nie regulują natomiast terminu, w jakim możliwe jest przerywanie ciąży w sytuacji, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej.
z prawnego punktu widzenia przeprowadzenie procedury przerywania ciąży w tych okolicznościach nie powinno być zatem warunkowane czasem trwania ciąży. Wytyczne opracowane w Ministerstwie Zdrowia z chwilą ogłoszenia staną się wykładnią dla lekarzy i dla podmiotów leczniczych. Nowe wytyczne powodują wyłączenie odpowiedzialności karnej za aborcję. Razem one stanowią o nowej filozofii państwa. Oznacza to, że w świetle nowych przepisów dostęp do aborcji staje się powszechny. Donald Tusk, Adam Bodnar i Izabela Leszczyna stają się dziś autorami antyludzkiej zgody na zabijanie narodzonych. Także to nawet w 9 miesiącu ciąży. I taki jest właśnie skutek dziś ogłoszonych wytycznych. Do zabicia dziecka w każdym momencie trwania ciąży będzie wystarczało zwykłe oświadczenie psychiatry. Działania rządu w kontekście liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce mogą pogrążyć koalicję rządzącą. Jeszcze w tym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przed występem na kampusie Polska Przyszłości został przywitany okrzykami "Gdzie aborcja?". Wydaje się, że nowe wytyczne mają dać możliwość ominięcia obecnych przepisów. Konrad Chmioła, Republika. Niemieckie media piszą o rzekomym udziale Polski i Ukrainy w zniszczeniu niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream. Teraz nasi zachodni sąsiedzi oskarżają Warszawę o niearesztowanie Ukraińca, który miał mieć rzekomo związek ze zniszczeniem niemiecko-ruskich rur z gazem. W tle coraz wyraźniejsze dążenia Berlina do powrotu do business as usual z Moskwą. Radosław Jankiewicz. Niemieckie media, powołując się na źródła w służbach RFN, piszą, że Berlin jest wściekły na polski rząd, który rzekomo miał ułatwić ucieczkę Ukraińca Wołodymyra Żet, podejrzewanego o udział w zniszczeniu we wrześniu 2022 roku rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream. Najdziwniejsze wszystko z tego jest, że ten niby ukraiński sprawca był na urlopie niedawno w Berlinie i Niemcy mieli na niego namiary i wtedy go nie zaaresztowali. Ale za naszą zachodnią granicą mocno lansowana jest teza byłego szefa niemieckiego wywiadu BND Augusta Hanniga. Wysadzenie gazociągu Nord Stream było efektem porozumienia na najwyższym szczeblu między Polską i Ukrainą, w tym osobistych uzgodnień prezydentów Dudy i Zełenskiego. W niemieckiej prasie już w zeszłym roku pojawiły się insynuacje dotyczące jachtu, który podobno był w Polsce, jakichś dziwnych ludzi, którzy mieli ten rurociąg wysadzić w powietrze. Cały czas te insynuacje regularnie wracają. Nie jest tajemnicą, że zniszczenie rurociągu utrudniło niemiecko-ruskie interesy. Wydaje się, że Berlin, szukając winnego, zwraca się w stronę tych, którzy na zbliżeniu Niemiec i Rosji tracili najwięcej. W reakcji na niemieckie oskarżenia w sprawie Nord Stream rząd Tuska jest oburzony. Szef MSZ Radosław Sikorski odpowiada. My też nie zapomnimy. Wcześniej oburzał się Donald Tusk. Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2 jedyne co powinniście dzisiaj zrobić to przeprosić i siedzieć cicho. Pytanie, czy takimi słowami Tusk i Sikorski nie przywdziewają szatek obrońców polskiego interesu przed zakusami Berlina. W momencie, gdy coraz częściej w Polsce mówi się o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tym bardziej, że poprzednio rząd Tuska uczestniczył już w resecie stosunków z Rosją. Odbywało się to kosztem polskich interesów, a promowało wyłącznie interesy rosyjskie i niemieckie. W tej chwili powrót do polityki resetu, który jak się wydaje jest w zamyśle Niemców, nadal będzie szkodliwym rozwiązaniem dla Polski, bo będzie się odbywało kosztem naszego kraju. Co ciekawe, ostatnie działania w niemieckim śledztwie w sprawie zniszczenia gazociągów Nord Stream odbywają się na chwilę przed niedzielnymi wyborami do niemieckich Landtagów w Saksonii i Turyngii. Niedawno obecny premier Saksonii i wiceszef niemieckiej CDU Michael Kretschmer bez ogródek mówił o powrocie do interesów z Rosją. Jeśli chcemy taniej energii i ograniczenia emisji CO2, potrzebujemy atomu, wydłużenia użycia węgla brunatnego i importu rosyjskiego gazu po zakończeniu wojny. Niemiecka polityka, w szczególności SPD, część CDU, chcą powrotu do okresu przedwojennego, czyli preferencyjne ceny na gaz, ale warunkiem tego oczywiście zawsze będzie,
ustępstwa na rzecz Rosji kosztem innych krajów. Bo niemieckie elity coraz częściej domagają się powrotu do business as usual z Rosją. Coraz więcej tych sygnałów, czy to w kwestii Nord Streamu, czy to w kwestii na przykład wstrzymywania już dalszego wsparcia wojskowego przeciwko rosyjskiej agresji, też słyszymy, że Niemcy się z tego wycofują. Reset, tam przygotowania idą pełną parą. Pytanie, ile w czasie nowego resetu Berlina i Moskwy potrwa, jak się wydaje, kreowana przez Donalda Tuska postawa obrońcy polskiego interesu. Radosław Jankiewicz, Republika. Nielegalna migracja zdecydowanie wymknęła się Niemcom spod kontroli. Dramatyczny spadek bezpieczeństwa i akty terroru na ulicach zmusiły władze w Berlinie do wdrożenia programu deportacji cudzoziemców. Sygnały, które wysyłają członkowie rządu Olafa Scholza, świadczą, że część migrantów, no cóż, może zostać wysłanych do Polski. O szczegółach Maciej Struk. Mija tydzień od ataku, który wstrząsnął całymi Niemcami. W zeszły piątek wieczorem grupę ludzi bawiących się na festynie w Solingen zaatakował nożownik. Życie straciły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Dla niemieckich władz zamach okazał się pretekstem do zaostrzenia polityki migracyjnej. Thema Flucht und Migration. Nie można tu pominąć tematu uchodźców i migracji, dlatego w ślad za tym muszą iść dalsze działania. Pytanie brzmi, czy ludzie, którzy nie mają stałego prawa tu przebywać, powinni mieć możliwość łatwiejszego opuszczenia tego kraju, a najlepiej w ogóle nie przyjeżdżać. Oczywiście niemieckie władze nie wyjawiły tożsamości sprawcy, jednak reakcja członków rządu mówi wiele. Kanclerz Olaf Scholz poinformował, że Niemcy właśnie rozpoczęły deportację nielegalnych migrantów do Afganistanu. Będziemy deportować przestępców z powrotem do Afganistanu. Przygotowaliśmy to starannie, nie mówiąc o tym zbyt wiele, ponieważ takie plany udają się tylko wtedy, gdy są przygotowane ostrożnie i dyskretnie. To zostało przeprowadzone dzisiaj. To wyraźny znak, że każdy, kto popełnia przestępstwa kryminalne, musi liczyć się z deportacją. Zastanawiające jest, że starające się o miano moralnego mocarstwa Niemcy zdecydowały się deportować ludzi do zarządzanego przez talibów Afganistanu, który z pewnością nie jest bezpiecznym krajem. To kolejny przykład radykalnej zmiany, jaka nastąpiła w Niemczech w stosunku do migrantów. Dziś po słynnym wezwaniu Angeli Merkel Herzlich Willkommen nie ma już śladu. Ja jestem zaskoczona, jak szybko niemieckie społeczeństwo potrafi się zradykalizować w jedną, a następnie w drugą stronę. Przecież dobrze sobie przypominamy, że 7-8 lat temu Niemcy byli bardzo pozytywnie nastawieni do migracji. Nastroje w Niemczech przesuwają się na prawo, czego wyrazem jest rosnące poparcie dla AfD. W takiej sytuacji lewicowy rząd w Berlinie również zmienia swoją retorykę. Deportacja do Afganistanu to nie wszystko. Szefowa niemieckiego MSW poinformowała, że wywózki będą odbywały się również do krajów unijnych w ramach umowy z Dublinu. Każdy, kto nie jest uprawniony do ochrony w Niemczech, musi szybciej opuścić nasz kraj. W tym celu podejmiemy również działania w zakresie prawa pobytu i repatriacji. W przypadku spraw objętych unijnym rozporządzeniem dublińskim, osoby, której wniosek o przyjęcie został już zatwierdzony przez państwo członkowskie, nie będzie możliwe ubieganie się o świadczenia w Niemczech. A to może oznaczać, że część migrantów nielegalnie przebywających na terenie Niemiec może zostać deportowanych do Polski. Chodzi tu wszystko właśnie o to, aby osoby wnioskowały, taki jest zamysł umów dublińskich, żeby wnioskowały tylko w jednym kraju europejskim o azyl i taki kraj, który mieści się, położony jest w środku Europy, chciałby, aby to był zawsze ten pierwszy kraj przybycia do Unii Europejskiej. Dla krajów takich jak Niemcy, Holandia czy Szwecja takie rozwiązanie sprawy byłoby niezwykle komfortowe, bo stanowiłoby pretekst do odsyłania migrantów do krajów granicznych Unii Europejskiej, takich jak Polska. Warto wspomnieć, że już teraz nasi zachodni sąsiedzi relokują do nas osoby nie posiadające uprawnień do pobytu w Niemczech, nawet jeśli nie ma jasnych dowodów, że cudzoziemcy trafili tam z naszego kraju. Maciej Struk, Republika. Nie ustają kontrowersje związane z partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego Campus Polska. Po wulgarnych okrzykach pojawiły się doniesienia o tym, że mogło tam dojść do molestowania. Ale w sprawie zapadła cisza. Natomiast dziś minister edukacji narodowej Barbara Nowacka w jednym z programów publicystycznych powiedziała na temat finansowania kampusu, tu cytat, nie dotknęli ani złotówki pieniędzy publicznych. A jakie są fakty? Marcin Bakalarski.
Miała być przyjazna, swobodna i otwarta atmosfera, ale niektórzy poczuli się chyba zbyt swobodnie. Według medialnych doniesień miało dojść do molestowania. Marcin K., obecny na kampusie pomimo wielu oskarżeń o przemoc seksualną, obmacał dziewczyny, a poinformowana wolontariuszka starała się zamieść sprawę pod dywan. Marcin K., oskarżony o przemoc seksualną, obmacywał kobiety, wiele, na pożegnalnym disco kampusu. Sprawa była zgłaszana na gorąco wolontariusze, ale coś była mowa, żeby tego nie rozdmuchiwać, bo pisiory mogą mieć pożywkę. Wolontariusze Kampusu Polska starali się wycieszyć sprawę. No to jest skandal, no bo taka osoba powinna zostać wykluczona, szczególnie z tego środowiska, które tyle mówi o prawach kobiet, tyle mówi o walce z mobbingiem, o walce z molestowaniem, które z tego robiło swoją kampanię. To nie jedyna kontrowersja związana z imprezą organizowaną przez Rafała Trzaskowskiego. Pamiętamy te sceny. Teraz dochodzi do tego jeszcze kwestia pieniędzy publicznych, które zostały przeznaczone na partyjną imprezę. Mimo zapewnień pani minister Nowackiej... Nie dotknęli ani złotówki pieniędzy publicznych. No były dotacje samorządu Olsztyna na przykład. Z pieniędzy publicznych, z pieniędzy rządu, funduszy politycznych, z pieniędzy partyjnych. Rzeczywistość jest jednak inna. Sam Olsztyn miał przeznaczyć 100 tysięcy złotych. No wśród partnerów tego Kampus Polska jest cała masa samorządów, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Sam marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 300 tysięcy złotych, aby promować województwo na kampusie. To, co pani Nowacka mówiła dzisiaj, to jest po prostu stek bzdur. Tak to trzeba nazwać, ponieważ widzimy dzisiaj, że samorządy, które są utrzymywane zarówno ze środków, które wpłacają do nich poszczególni mieszkańcy danych samorządów, ale także w ramach pewnych dotacji, które trafiają z budżetu państwa, czyli także z środków, które wpłacane są z podatków, no są środkami publicznymi. Być może politycy Platformy Obywatelskiej uważają samorządy za swoje prywatne folwarki, w których mogą robić to, co chcą. Politycy na kampusie Polska w przyszłości manipulują młodymi ludźmi, starają się też manipulować opinią publiczną, wmawiając, że pieniądze samorządowe to nie są pieniądze publiczne. Kampus Polska w przyszłości reklamował się jako wydarzenie, na którym można porozmawiać o szansach i zagrożeniach, które stoją przed Polską. Miała być wymiana spostrzeżeń na temat demokracji, a najbardziej zapamiętamy wulgarne hasła wykrzykiwane pod adresem tych, z którymi się nie zgadzają. I szereg niewiadomych w sprawie finansowania tej imprezy. Marcin Bakalarski, Republika. Dziś 44. rocznica podpisania porozumienia szczecińskiego. Było pierwszym z czterech porozumień sierpniowych i zostało zawarte 30 sierpnia 80 roku o 8 rano w świetlicy Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Tam podpisano protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. Porozumienie szczecińskie zostało zawarte na skutek fali strajków z lipca i sierpnia 80 roku, a szereg punktów dotyczyło poprawy warunków socjalno-bytowych, jak podwyższenia rent i emerytur, czy stopniowej podwyżki płac. Kamil Nieradka. 44 lata temu, dokładnie w tym miejscu w Szczecinie, na terenie Stoczni Szczecińskiej, dokładnie w stoczniowej świetlicy, podpisano porozumienie sierpniowe pomiędzy protestującymi robotnikami a komunistyczną władzą. To było pierwsze podpisane porozumienia w całej Polsce, które tutaj kończyły okres strajków i w zasadzie można powiedzieć, że rozpoczęły karnawał Solidarności. W kategoriach porozumienia, walki Polaków o wolność, obywatelskość, podmiotowość państwa polskiego, ten dzień i ta rocznica jest bardzo ważna. Uroczystości związane z 44. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych rozpoczęły się o godzinie 11. Zebrał się tutaj tłum osób, wśród nich związkowcy Solidarności, którzy dziś domagali się tego, można powiedzieć, czego domagali się 44 lata temu protestujący robotnicy, a mianowicie domagali się polepszenia sytuacji ekonomicznej, domagali się utrzymania takich zakładów jak m.in. PKP Cargo. Podczas gdy 44 lata temu polscy robotnicy walczyli o podmiotowość, niepodległość i wolność, dzisiaj Solidarność podnosi kwestie i tego dowodem są także dzisiejsze uroczystości i te sygnały wysyłane przez pracowników są po prostu przeciwko zwijaniu polskiej gospodarki, polskiej podmiotowości w kategoriach ekonomicznych. Jednym z 36 postulatów, którzy robotnicy 44 lata temu przedstawili komunistycznej władzy, był
był postulat zniesienia cenzury. Dziś znów trzeba o to walczyć. Był jeszcze tutaj postulat walki z cenzurą. I mamy sytuację, gdzie jedna z największych, jeśli nie już największa stacja informacyjna, która służy Polakom, czyli Telewizja Republika, nie jest wpuszczana na konferencje premiera, konferencje ministrów, więc ten postulat, który tutaj w Szczecinie został podpisany, w dalszym ciągu jest aktualny. Karnawał Solidarności, który rozpoczęło podpisanie porozumień sierpniowych, trwał do grudnia, 13 grudnia 1981 roku. Wówczas komuniści nie dotrzymali słowa i wprowadzili stan wojenny. Szczecin, Kamil Nieradka, Republika. Upalny koniec wakacji przed nami. Temperatury w całym kraju nie spadają poniżej 30 stopni Celsjusza. Ale nie tylko upały nas czekają. Miejscami mogą pojawić się gwałtowne burze wraz z ulewami, gradem i silnymi porywami wiatru. To nie koniec. Największe upały mają nadejść w przyszłym tygodniu. Przez kilka dni maksymalna temperatura będzie zbliżać się nawet do 40 stopni Celsjusza. Bartosz Utnicki. Przed nami upalna końcówka wakacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Mają one obowiązywać do jutra. Ponadto wydano ostrzeżenia przed burzami, którym będą towarzyszyć ulewy czy wiatr o prędkości nawet 70 km na godzinę. Od wtorku znów wrócą wartości powyżej 30 stopni na przeważającym obszarze Polski i najprawdopodobniej taka sytuacja utrzyma się do przyszłego piątku. W szczytowym momencie temperatury w niektórych rejonach kraju mogą sięgnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Staramy się jednak tutaj korzystać z tego akwenu wodnego tutaj, tak? No pić dużo wody. No i mamy swój dom, także raczej chronimy się gdzieś tam na tarasie w cieniu. Przetrwaliśmy lipiec, sierpień, przetrwamy i wrzesień, prawda? Mimo tego, że upały występujące we wrześniu nie są tak niebezpieczne dla zdrowia, to wciąż musimy pamiętać o odpowiedniej ochronie i nawodnieniu. Przesadna ekspozycja na słońce przy takich temperaturach może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Nadal jednak powinniśmy pamiętać przede wszystkim o odpowiednim zaplanowaniu swojego dnia. Jeżeli mamy możliwość, to nie przebywajmy na zewnątrz w okresie występowania tej najwyższej temperatury. Powinniśmy zawsze zapewnić sobie odpowiednie nawodnienie, mieć przygotowaną odpowiednią odzież stosownie do temperatury, a także pamiętać o tych, którzy no, są szczególnie narażeni na oddziaływanie takich temperatur jak dzieci, osoby starsze oraz zwierzaki. Pomimo występowania takich temperatur rekord we wrześniu przekroczony nie zostanie. Wartości będą jednak wyższe nawet o 10 stopni Celsjusza niż zwykle o tej porze roku. Bartosz Utnicki, Republika. Republika Południowej Afryki chce zakazać przetrzymywania lwów i innych dużych dzikich kotów w niewoli i wykorzystywania tych zwierząt do celów komercyjnych. W RPA w ponad 200 ośrodkach żyje ponad 8 tysięcy lwów, najwięcej na świecie. Znacznie więcej niż żyje w tym państwie na wolności. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że współpracujemy z różnymi uniwersytetami w kraju i za granicą. Prowadzimy projekty badawcze dotyczące genetyki, a także sztucznego rozrodu. W 2017 roku to u nas urodziły się pierwsze lwiątka z in vitro. RPA to największy na świecie eksporter dużych kotów i części ich ciał, dlatego musimy wziąć odpowiedzialność za zwierzęta, które aktualnie znajdują się pod naszą opieką. Oznacza to, że nie powinniśmy traktować ich jak towar. Wiele chorób dzikich zwierząt wymaga wykonania badań, a niezwykle trudno je wykonać na wolności. Zaletą zwierząt trzymanych w niewoli jest także to, że populacja jest wolna od chorób, dzięki czemu możemy badać choroby zwierząt żyjących na wolności. Rząd RPA od wielu lat zapowiadał zakończenie komercyjnej hodowli lwów. Ten kontrowersyjny proceder, który jest częścią gospodarki, przynosi rocznie milionowe dochody. Departament Ochrony Przyrody na razie zaleca właścicielom obiektów hodowlanych rezygnację z działalności poprzez sterylizację zwierząt bądź przekazanie ich rządowi w celu wypuszczenia ich na wolność lub przeniesienia do rezerwatów. Definitywny termin zamknięcia całej branży nie jest jeszcze znany. W Sulejowie część informacyjną programu dzisiaj zakończyliśmy, ale ja zapytam naszych widzów, czy zostaną na część publicystyczną. Zostaniecie państwo? To zapraszamy. A naszymi gośćmi już za chwilkę, pierwszym naszym gościem będzie premier Mateusz Morawiecki. Brawo, witamy gościa. A
później w drugiej części naszego programu, bo dziś mamy specjalne wydanie z Sulejowa. Naszym gościem będzie profesor Przemysław Czarnek. Zapraszam.